Tymczasem na SOR przychodzi 19-letni student medycyny, który doznał urazu podczas seksu ze swoją dziewczyną. Ta chciała dodać pikanterii ich zbliżeniu, gryząc go w przyrodzenie. Nie wygląda to źle. Wystarczy znieczulenie miejscowe i założymy kilka szwów. Powinno być w porządku. Kocham Sabinę, no a ona kocha się kochać. I to nie raz, nie dwa, a trzy razy dziennie. Na początku nawet mnie to jarało, ale teraz jestem już kompletnie wykończony. Bolą mnie wszystkie mięśnie, a do tego teraz mnie pogryzła. Po tygodniu można ściągnąć szwy, trzeba unikać erekcji i przez 2-3 tygodnie wstrzymać się od kontaktów seksualnych. Ale trauma w głowie zostanie na całe życie. Proszę tu nie wchodzić, jeszcze nie skończyliśmy. Przepraszam, chciałem tylko powiedzieć, że Sabinka przyszła. Co, już jest? Dobra, muszę z nią pogadać. Nie, jeszcze opatrunek. Kochanie, jak się czujesz, co? Sabinko, musimy naprawdę poważnie porozmawiać. Okej, ale to brzmi serio. No bo to będzie rozmowa na serio. Ale proszę pani, proszę tutaj poczekać, my musimy pojechać na badanie krwi, dobrze? Dobrze, poczekam. No ale chyba nie chcesz ze mną zerwać, co? Nie, no co ty przy życiu. To dobrze, bo już się bałam, że chcesz mnie zostawić. Przecież cię kocham. No ja ciebie też kocham. I wiesz co? Znowu mam na ciebie ochotę. Co? No ja nie wiem, ten szpital chyba tak na mnie działa. Wiesz co? Mogłabym skoczyć do sklepu, kupić sobie strój pielęgniarki i przyjść tutaj do ciebie. Co ty na to? No ale przecież dobrze wiesz, że ja nie mogę tego robić i bardzo dobrze wiesz dlaczego. No wiem, że nie możesz się kochać, no ale mógłbyś mnie zadowolić jakoś inaczej. Co ty na to? Ale ja nie tylko nie mogę się kochać, ale też nie mogę się podniecać, bo mi mogą pęknąć szwy. No ale nie musisz, to przecież możesz myśleć o czymś innym. No proszę cię, kochanie, zgódź się. No jeśli mnie kochasz, to się zgódź, no proszę cię. No dobrze. Dziewczyna pacjenta z uszkodzonym napletkiem wraca do szpitala w przebraniu pielęgniarki. Kobieta chce zrealizować kolejną fantazję erotyczną. Przypominam ci, że ja nie mogę mieć erekcji, bo mi szwy pękną. Dobrze, słuchaj, obiecuję ci, będę grzeczna, tak? Tylko pamiętaj, musisz myśleć o czymś innym. Okej, a co jeśli nas ktoś nakryje? No ale mnie to jeszcze właśnie bardziej podnieca, ciebie nie? Kochanie, ja nie mogę się podniecać. No tak, zapomniałam, przepraszam, poczekaj, wezmę wózek. Co jest grane? Co ty masz w ogóle na sobie? Bartek! Peter? Co się dzieje? Nic. Nic, a mi to znowu wygląda na coś grubego. Co ty kombinujesz? Bartek, wracaj na mieszkanie, ja się zajmę Piotrkiem, prawda, kochanie? Poradzimy sobie. Bartek, dam radę, pogadamy na mieszkaniu. Nie, pogadamy teraz. No ale o co mu w ogóle chodzi? Dobra, Sabina, zostaw nas na chwilę samych, pogadam z nim i zaraz do ciebie przyjdę. Dobra, czekam w łazience i pospiesz się, tak? Okej. No. Pogięło cię? Dobra, a twoim zdaniem co miałem zrobić? Sabina strasznie się napaliła, zawsze chciała to zrobić w szpitalu. Ale nie możesz, masz opatrunek i szwy masz. Mogę zrobić to innymi sposobami. Co? Stary, to też jest ryzykowne. Zresztą miałeś jej powiedzieć dość, nie? No ale ja nie potrafię. Strasznie się boję, że ona mnie w końcu rzuci. Rozmowie przysłuchuje się dziewczyna, która leży z pacjentem w sali. 20-latka nie może uwierzyć, jak ten daje sobą manipulować. No kim ty w ogóle jesteś i co cię to obchodzi? Sorry, ale leżę tu już 2 godziny i słyszałam twoje wszystkie rozmowy z dziewczyną. Może dlatego, że mam nudną książkę? Piotrek, kochanie, ja cały czas czekam. Pospiesz się, no. Chwilka jeszcze. Chyba musi zaspokoić swoją dziewczynę. No ja już cała płonę. Panie, ale ja mam naprawdę dość seksu. Robimy to 3 razy dziennie, to dla mnie zdecydowanie za dużo. Jeśli mamy być dalej razem, to musisz się ograniczyć. No ale, no ja już się ograniczam, Piotrek, naprawdę. Ograniczasz? Kochanie, już nie wyrabiam. Nie wiem, możemy to robić raz dziennie i bez żadnych, nie wiem, udziwień, a przede wszystkim bez gryzienia. No ale no to czemu mi tego nie powiedziałeś wcześniej? Bałem się strasznie, że mnie w końcu zostawisz, ale ty mnie kochasz, prawda? No. Powiedz, że tak. No kocham cię, no ale, no słuchaj, wiesz jaka jestem, no ja nie wiem, czy ja po prostu dam radę. No ty trochę mnie okłamałeś i ja, wiesz co, nie, to chyba po prostu chyba nie ma sensu. I przepraszam cię bardzo, naprawdę nie chciałam. Dla mnie liczy się tylko ona. No co ty, jest tyle fajnych dziewczyn. Dla mnie naprawdę istnieje tylko Sabina. A ta laska, która leży obok ciebie? A jest może i ładna, i mądra, ale ja na razie nie widzę świata. A ja ci mówię, powinieneś z nią zagadać. Właśnie ze mną zerwała. Ale wiesz, powiem ci, że w sumie to dzięki tobie tak naprawdę zebrałem się na odwagę, żeby z nią szczerze porozmawiać. No i chyba już mi powoli wychodzi z głowy. Słuchaj, może poczekasz na mnie na zewnątrz i pójdziemy razem może coś zjeść? Wiesz co? A jak ci powiem, że jestem weganką? Najgorzej, ale... Nie, dobra, spoko, jakieś przeżyję. Możemy pójść do jakiejś wege knajpy, byleby tobie smakowało. Wiesz co, znowu to robisz. Ale co takiego? Marta, zaczekaj, o co ci chodzi? Słuchaj, myślałam, że głupio zadłużyłeś się swojej dziewczynie, ile to robisz się takiego frajera. Ej, nie jestem frajerem. W takim razie jesteś fałszywy. Ej, w życiu. W takim razie jesteś wielkim tchórzem, sorry. Ej,
Przed chwilą postawiłem się swojej byłej dziewczynie, tak? Czego chcesz od życia? Serio chcesz w kółko zdobywać innych, czy być sobą? Zastanów się i wtedy możemy mieć coś razem wszemać. Nie, proszę cię, zaczekaj. 3 tygodnie później Piotrek Maciaszek, któremu była dziewczyna przegryzła na pletek, wraca do szpitala na kontrolę. To jest dla pana recepta. Chłopak zupełnie zmienił swoje życie. Rzucił medycynę i wbrew rodzicom przepisał się na filologię klasyczną. Od niedawna spotyka się też z poznaną w szpitalu dziewczyną. O, hej. Jak? Wszystko w porządku? Jak najlepszy w porządku.